Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Grzelu i witam Was 19 grudnia na ogłoszeniu wyników konkursu. Co do konkursu, trzeba było odpowiedzieć na 3 pytania. Jeżeli ktoś odpowiedział na te 3 pytania dobrze, to był zakwalifikowany do losowania spośród tych wszystkich osób, które odpowiedziały dobrze, na losowanie, kto wygra DLC mapowe, które będzie mógł sobie wybrać. Otóż powiedzmy sobie może prawidłowo na wszystkie pytania, ponieważ nie każdy odpowiedział na nie dobrze, a niektórzy mieli też problem ze zrozumieniem tych pytań. Także pierwsze pytanie, które było, to było, którego dnia miesiąca roku wszedł pierwszy odcinek na kanale. Odpowiedź prawidłowa to 26 marca 2021 roku. To była prawidłowa odpowiedź. Drugie pytanie. Od jakiej ciężarówki zaczynaliśmy w naszej firmie i na jakiej zakończyliśmy? Napisać wszystkie w odpowiedniej kolejności. I nie chodziło tu o ciężarówki ze szybkich zleceń. Chodziło o ciężarówki, które zakupiliśmy za swoje pieniądze do własnej firmy. Otóż zaczynaliśmy od Volvo F12. Potem Volvo zostało sprzedane. Zakupiony został Mantegna, a następnie zakupiony Renault Magnum Integrala. No i na tym zakończyliśmy zakup własnych ciężarówek, ponieważ potem już doszedłem do firmy. Od firmy dostałem ciężarówkę. Także te 3 ciężarówki mieliśmy we własnej firmie i tutaj dużo osób miało problem z odpowiedzeniem prawidłowo na to pytanie. I trzecie pytanie. Co się stało z Volvo F12? Otóż zostało ono sprzedane z powodu uszkodzenia lusterek po aktualizacji z DAF-em XG. I takie 3 prawdopodobne odpowiedzi wystarczyło napisać na moją skrzynkę mailową i zostało się zakwalifikowanym do DLC. No niestety jedna osoba została zakwalifikowana, tylko jedna osoba została odpowiedziała dobrze na te wszystkie 3 pytania. Jest to Wiktor S, do którego już została napisana wiadomość mailowa, także proszę Cię, Wiktor S, o odpowiedź na skrzynkę mailową, jakie DLC byś chciał ode mnie otrzymać i tak skontaktuję się z Tobą, dostaniesz kod aktywacji na skin. Także co, wszystkim uczestnikom, którzy brali udział, dziękuję. No i gratuluję oczywiście Wiktorowi za odpowiedzenie na wszystkie pytania prawidłowo. Także myślę, że na 200 subskrypcji może pojawi się kolejny konkurs, ale to wszystko pokażę po prostu w czasie. Myślę, że Wiktor będzie zadowolony na święta do otrzymać DLC mapowe, jak będzie chciał. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w odcinkach Od Zera do Trackera.